Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. Skłaniam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam Ciebie w duchu, uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęć je. Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. Skłaniam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam Ciebie w duchu, uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęć je. Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. Skłaniam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam Ciebie w duchu, uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęć je. Zanim zacznie się ta najświętsza ofiara, bardzo serdecznie chcę powitać w naszej parafii księdza Huberta Habra. Dobrze odmieniłem? Dobrze, bo tak mi poprawił kiedyś, że tak trzeba odmieniać. Jeszcze niedawno tutaj odbywał praktykę diakońską, a tydzień temu w katedrze w Kołobrzegu z rąk księdza biskupa Edwarda Dajczaka razem z trzema swoimi kolegami przyjął święcenia kapłańskie. Dzisiaj w naszej wspólnocie będzie sprawował tę najświętszą ofiarę, tak zwaną prymicyjną, po raz pierwszy tutaj wśród nas, tam gdzie swoją praktykę odbywał. Cieszymy się bardzo z jego obecności, cieszymy się z obecności rodziców księdza Huberta. Tam za nim są z tyłu, żeby ktoś wiedział, kto to jest. To są właśnie rodzice naszego księdza Huberta. Witam
bardzo serdecznie też księdza Mateusza, którego tutaj może niektórzy znają, bo miał u nas zastępstwo po swoich prymicjach, po swoich święceniach, któregoś roku, już trochę lat minęło tutaj, nie? 5 lat już minęło od tego czasu, ale też tutaj trochę posługiwał w naszym kościele, w naszej parafii. Dzisiaj będzie miał słowo po Ewangelii. Księdza Prawa to oczywiście witamy, naszego Ryszarda, który zawsze z nami tutaj jest. Witam wszystkich gości, którzy na tą dzisiejszą uroczystość przybyli. Was, ukochani w Chrystusie, siostry i bracia. Zawsze jest wielką radością, kiedy możemy nowego kapłana powitać i przyjąć od niego też Boże błogosławieństwo. Dzisiaj będzie taka okazja po mszy świętej. Będziemy mogli tutaj podejść, tak jak do komunii świętej, i ksiądz neoprezbiter nałoży na nas ręce i nam będzie błogosławił. Dostaniemy też okolicznościowy, pamiątkowy, prymicyjny obrazek od niego. I też tak ze swojej strony, z naszej strony, dzisiejsza taca, która jest na tej mszy świętej, jest przeznaczona właśnie dla niego. Zaczyna to kapłańskie życie, później jeszcze nie wie gdzie, do jakiej parafii pracować. Może trafi do nas, tego nie wiemy, zobaczymy. W każdym razie na sam początek tej kapłańskiej drogi, żeby go trochę wesprzeć, to pamiętajmy, że dzisiaj te ofiary na tace są przeznaczone właśnie dla niego. Także bardzo proszę o odprawienie mszy świętej. Ksiądz prałat będzie w tej mszy świętej modlił się w intencji świętej pamięci Janiny Tłunowskiej. Jest to intencja od Czesławy. Natomiast ksiądz Mateusz pewnej intencji, ksiądz Hubert powiedział, że będzie ten sprawował tę najświętszą ofiarę w intencji nas wszystkich, czyli wszystkich naszych parafian. Bardzo dziękuję za to przywitanie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i rozpoczynając od parafian, od wszystkich gości i tych z południa naszej diecezji, bo Spiły, ze Szczecinka, z Kołobrzegu i wszystkich tych innych miejsc, z których przybyliście, aby uczestniczyć w tej mszy świętej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Wezwawszy Trójcę Przenajświętszą, szczególnie w tą uroczystość, chciejmy stanąć przed Bogiem w prostocie serca i przeprosić za wszystko to, co jeszcze niedoskonałe w naszym życiu, abyśmy mogli złączyć się w Komunii Świętej z naszym Panem. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu. Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to, lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam Tobie wypełniać, by dobrze Ci się wiodło i Twym synom po Tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje Ci Pan, Bóg Twój. Oto Słowo Boże. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego, bo przemówił i wszystko się stało, sam rozkazał i zaczęło istnieć. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Szczęśliwy naród. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Alleluja! Alleluja, 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 alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachować wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Czcigodny księże Hubercie, czcigodni rodzice księdza Huberta, drodzy bracia i siostry, stajemy dzisiaj na liturgii przed dwoma tajemnicami, nawet ich w sumie przed trzema. Pierwszą tajemnicą, która jest dzisiaj dana przed nami, to przede wszystkim Eucharystia, w której uczestniczymy, gdzie Pan Bóg przychodzi i siebie nam daje, gdzie mówi do nas przez Słowo, gdzie karmi nas swoim ciałem, gdzie w ogóle gromadzimy się jako Kościół, ten widzialny, ten pielgrzymujący, ale ten Kościół uwielbiony, który w niebie teraz adoruje Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I my wraz z całym tym Kościołem uczestniczymy w tej tajemnicy. Drugą tajemnicą, którą dzisiaj adorujemy i nad którą dzisiaj się skupiamy, to jest właśnie tajemnica Trójcy Świętej. A trzecią tajemnica kapłaństwa. Kiedy stajemy przed tą drugą tajemnicą Trójcy Świętej w tą uroczystość,
to w sumie stajemy przed tajemnicą, która do końca dla nas ludzi nie jest jasna. Jest tak niepojęta dla rozumu ludzkiego, bo jak może być Bóg jeden w trzech osobach? Ale w tym wszystkim to nie jest najważniejsze, ponieważ Pan Bóg poprzez tą tajemnicę wprowadza nas, że my jako ludzie wiary, bracia i siostry, stajemy przed tajemnicą wiary, która ma być tajemnicą dlatego, że jako ludzie nie jesteśmy w stanie niektórych rzeczy pojąć. Trochę żyjemy w takim współczesnym świecie, gdzie chcemy wszystko rozumieć, gdzie mamy na wszystko odpowiedź, gdzie zastanawiamy się i poszukujemy różnych metod, żeby osiągnąć jakiś cel. Natomiast ta tajemnica Trójcy Świętej, przed którą dzisiaj stajemy jako ludzie wiary, jako ci, którzy są ochrzczeni, którzy pragną być przy Bogu, albo muszą, bo przecież każdy z nas jest w różnej kondycji duchowej, to Bóg pokazuje nam, że są pewne rzeczy, które musimy uwierzyć, których nie pojmiemy. Czyli wprowadza nas w pewną tajemnicę, w którą po prostu musimy pójść pełni ufności. I to kształtuje nasze serca nie dlatego, że Bóg nie chce nam niektórych rzeczy objawić, ale chce nas wprowadzić w taką postawę ufności Jemu w tym wszystkim, co dla nas przygotował. I kiedy patrzymy na tą relację w Trójcy Świętej, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, to widzimy ich zażyłość, bez których oni bez siebie nie potrafią żyć. Kiedy cofniemy się trochę do Starego Testamentu, to już w momencie stworzenia widzimy, jak oni we trójkę działają jako jeden Bóg. Kiedy Bóg Ojciec stwarza świat, kiedy Syn nad tym czuwa, Duch Święty jest posyłany, pomimo tego, że jeszcze jest nienazwany tam. Kiedy patrzymy na proroków, to dostają różne natchnienia od Boga Ojca poprzez Ruach, bo tak w Starym Testamencie był nazywany Duch Święty, i dokonują rzeczy dzięki łasce Boga. Aż wreszcie samo zwiastowanie Matki Bożej, kiedy przychodzi anioł, mówi: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Ponieważ święty, który się narodzi, będzie nazwany imieniem Emmanuel. No i potem cała działalność Pana Jezusa i dzieje apostolskie, kiedyś to już w ogóle Pan Bóg poprzez Ducha Świętego działa bardzo konkretnie, aż po dnia dzisiejszego, bo przecież, jak to można powiedzieć, my dalej tworzymy historię dziejów apostolskich. Pomimo pewnych faktów, pomimo pewnych jakichś doświadczeń, Trójca Święta dalej zostaje dla nas tajemnicą. I to, bracia i siostry, z tym musimy się pogodzić, ale nie dlatego, że bo musimy i już koniec. Tylko dlatego, że Bóg pokazuje nam, że się nam dał, że możemy o Nim bardzo dużo powiedzieć, chociażby patrząc na Pana Jezusa, ale z drugiej strony, że jest pewną tajemnicą, którą nigdy nie odkryjemy, albo będziemy odkrywać i do końca życia będziemy ciągle odkrywać w Bogu coś na nowo. W różnych etapach naszego życia, w których jesteśmy, w różnych momentach naszej wiary, w momentach grzechów, na różne sposoby będziemy odkrywać Boga. Dlatego ta tajemnica Trójcy Świętej jest ważną tajemnicą, ponieważ pokazuje nam, że pomimo wielu rzeczy, które możemy o Bogu powiedzieć, są też momenty i elementy w Jego, w cudzysłowie, życiu, które po prostu jeszcze nie wiemy. I to ma nas zmotywować do tego, aby Boga na nowo odkrywać. Bo może być tak, że my się do Boga przyzwyczajimy, że już o Bogu mamy jakąś wiedzę, że Boga nawet doświadczamy w swoim życiu i on w pewnym momencie, jak to w zwykłych naszych ludzkich relacjach, może się po prostu nam znudzić. A ta tajemnica Trójcy Świętej pokazuje nam, że my Boga do końca nie znamy, że mamy ciągle Go odkrywać. Na modlitwie, na Eucharystii, na czytaniu Słowa Bożego, na natchnieniach, które otrzymujemy, w konfesjonale, kiedy Bóg działa bardzo konkretnie i wchodzi w najintymniejsze miejsca naszego życia, w serce, grzechy,
pokusy, trudności, zmartwienia, też radości oczywiście, bo to nie może się tam mówić, że chrześcijaństwo jest tylko jakąś religią cierpienia. Natomiast, bracia i siostry, ta tajemnica Trójcy Świętej motywuje nas do tego, abyśmy nieustannie, każdego dnia na nowo odkrywali Boga. I ta tajemnica Trójcy Świętej, Boga, który posyła, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii według świętego Mateusza, apostołów, żeby szli na cały świat, nauczali narody, udzielali chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wprowadza nas w tajemnicę kapłaństwa. Księże Hubercie, z pewnością przez ten tydzień już niejednokrotnie słyszałeś, żebyś był pasterzem, żebyś był dobrym pasterzem, żebyś pasł owce swoje, żebyś się nie pasał, żebyś pasł je, a nie siebie. Z pewnością słyszałeś, że jesteś potrzebnym pasterzem, bo ludzie cię potrzebują. Pamiętam, jak nie mogłem być tydzień temu w Kołobrzegu, oglądałem transmisję i słuchałem wierszyki dzieci, kiedy składali ci życzenia. No i rzeczywiście tam to wybrzmiewało o tym byciu dobrym pasterzem, byciu tym, który właśnie odda swoje życie za owce. Życzę ci, żebyś nie był pasterzem. Dlatego, że pasterzem jest tylko Bóg. To jest dobry pasterz, któremu zależy na owcach. Ale życzę ci, żebyś był psem. I rzeczywiście trochę paradoksalnie może to zabrzmi, bo w naszej pojęciu, kiedy kogoś nazywa się psem, to jest obraźliwe. Natomiast życzę ci, żebyś był psem, ale nie byle jakim psem, tylko pasterskim psem. Kiedy była Niedziela Dobrego Pasterza, przed mój ekran monitoru pojawił się pewien obrazek, który całkowicie zmienił moje myślenie na temat bycia pasterzem. A mianowicie obraz psa pasterskiego, który był zraniony po walce z wilkami, bo bronił owce pasterza. I podeszła wtedy taka jedna owiec i zaczęła lizać jego rany. Dlaczego ci życzę, żebyś był psem? I oczywiście tutaj cię nie obrażam. Natomiast życzę ci, żebyś był psem, dlatego że pies pasterski zawsze podprowadza owce do pasterza. Chroni stada owiec, bo pasterz mu każe. Jest tym, który może czasami nawet szczeka na te owce, żeby nie odeszły od stada. A kiedy przychodzi wilk, czy stado wilków, watacha, jest w stanie poświęcić swoje życie, bo wie, że pasterz jest przy nim i pasterz tego od niego chce. A kiedy kończy walkę, jest zraniony, przychodzi do pasterza i pasterz nim się opiekuje. Owija jego rany, głaszcze go, troszczy się. Co więcej, przychodzą owce i wylizują jego rany. To, co w Dominikanach, jedna rzecz mnie pociąga w Dominikanach, tylko jedna rzecz, to jest ich nazwa, bo po łacinie oznaczają psy pasterskie, psy pańskie. I życzę ci, żebyś tym psem był, dlatego że będąc jego pasterskim psem, któremu on powierzył władzę nad duszami ludzi, nad swoimi owcami, żebyś był zawsze zależny od Jezusa, żebyś zawsze prowadził ludzi, których ci da, do Boga, żebyś nigdy nie oparł na sobie ludzi,
ale na tym, który jest najważniejszy, na Bogu. I tak robi pies pasterski. Życzę ci, żebyś tym psem był. Kiedy będziesz ofiarował swoje życie za owce, ale przede wszystkim, kiedy będziesz ofiarował swoje życie pasterzowi, dobremu pasterzowi, to żebyś zawsze wiedział, że nie jesteś sam, ale że możesz zawsze przyjść do pasterza, który jest ukryty w tabernakulum. Kiedy zostaniesz zraniony przez owce, kiedy zostaniesz zraniony przez tych, którym oddałeś swoje życie za lud, za Kościół, żebyś wtedy przychodził do pasterza, on cię zawsze przyjmie i pocieszy. Albo, co więcej, może nawet do tego dopuści i będziesz przychodził i wiedział, że zawsze jesteś przyjęty. Kiedy będziesz zraniony, to przychodź do niego i będzie opatrywał twoje rany. Bo wiadomo, koledzy księża zawsze cię przyjmą, porozmawiają, przyjaciele też. Natomiast będziesz wracał do siebie, do domu, do pokoju i dalej będziesz zostawał z tym wszystkim, co zostało w tobie zranione. Ale pasterz jest przy tobie. Bądź psem pańskim, dlatego że nie wpadniesz w pychę, ale z drugiej strony będziesz wiedział, że sam z siebie nie jesteś w stanie nic zrobić. Druga sprawa w byciu psem pasterskim to jest to, że to jest ten drugi obraz tego obrazka, kiedy przychodzą do ciebie owce i liżą twoje rany. Pozwalaj sobie dziękować za posługę. Pozwalaj sobie być pocieszanym przez lud, żeby cię pokochali, dlatego że to jest też obowiązek ludu wiernego, kochać swojego opiekuna, który ich podprowadza pod Jezusa. Bracia i siostry, i warto sobie tutaj stanąć w takiej perspektywie, jakie jest moje podejście do moich psów pańskich. Nie do pasterzy, ale do posłanników pasterza. Czy właśnie jest z mojej strony jakaś troska, zainteresowanie? Dlatego, że sami jest tak, że ten pasterski pies wraca do domu i jest osamotniony, nie ze względu na to, że nie ma przy nim pasterza, ale za to, że przeżywa po ludzku jakiś trud i cierpienie. I to jest też ważne, żeby wyjść i pokonać swój komfort i stanąć i powiedzieć dziękuję. Życzę ci tego, żebyś niejednokrotnie bardzo często to dziękuję słyszał. Za konfesjonał, za sprawowaną Eucharystię, za rozmowę, żeby ci ludzie powiedzieli, że cię kochają, żebyś czuł się kochany, bo to jest źródło naszej pracy. Kościół, któremu poświęciłeś życie, a który czasami sprawi ci ból. Bycie psem pasterskim jest na tyle wygodne, że te troski, które będziesz miał i które spowodują, że będziesz zastanawiać się, co mam zrobić, żeby było lepiej, to w pewnym momencie powiesz, w sumie to ja jestem tylko psem. Niech Bóg się troszczy. I to jest bardzo uwalniające i tego ci też życzę, żebyś miał w sobie tą wolność. Pamiętam, kiedy byłeś w Szczecinku, ja jeszcze wtedy byłem w Szczecinku i odbywaliśmy swój sobór szczecinecki na temat Kościoła. Czyli reformowaliśmy Kościół z różnych stron, jak powinien wyglądać, czasami do późnych godzin nocnych, to zawsze była ta troska w twojej i taka realna postawa, taki realizm. Życzę ci, żebyś tego realizmu nigdy w sobie nie stracił.
I na koniec, bo ksiądz Hubert powiedział, że o 11:30 jest kolejna msza, więc dał mi do znać, żebym długo nie gadał. Niech dobry pasterz, któremu poświęciłeś swoje życie, obdarza cię dużo wielkimi radościami w twojej pracy, w twojej posłudze. Życzę ci, żebyś zapłakał, albo co więcej, płakał bardzo często jako ksiądz. Dlatego, że z tych łez wypływa piękne dzieło, którym będziesz się zajmował. Życzę ci, żebyś był wiernym psem pańskim, żebyś wiedział, że zawsze masz wracać do Jezusa, nawet wtedy, kiedy od Niego odejdziesz w perspektywie jakiejś takiej mentalnej, duchowej, żebyś wiedział, że zawsze Cię przyjmie. I życzę Ci, żebyś chrzcił, nauczał, ale zawsze w imię Boga, nie w swoje Huberta Habra, ale w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dziękuję Ci za Twoją przyjaźń. Dziękuję Ci za wszystko, co od Ciebie doświadczałem i dalej doświadczam. I cieszę się, że jesteś tym księdzem. Bo wiemy, ile to też drogi potrzeba było. I życzę Ci dobrej parafii. Żebyś, bo pierwsza parafia jest najważniejsza. Ale ona zawsze ma być z Jezusem. Więc czcigodny księże neoprezbiterze, idź głosić Chrystusa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jako oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do naszego Boga zanieśmy teraz nasze wspólne prośby i wołania. Módlmy się za lud Boży, aby z wiarą i wdzięcznością przyjmował dary, których szafowanie Pan Bóg powierzył swoim sługom. Ciebie prosimy. Módlmy się za neoprezbitera, księdza Huberta, aby nieustannie wzrastał w kapłańskiej gorliwości opartej na głębokiej więzi z Mistrzem.
Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów w naszej parafii, aby wierność powołaniu owocowała ich własnym uświęceniem i powierzonego im ludu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, rodzinę i przyjaciół księdza Huberta, aby nadal wspierając jego powołanie, cieszyli się wspólnie owocami kapłańskiej służby. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z rodziny księdza neoprezbitera i z naszej parafii, szczególnie polecaną w tej mszy świętej Janinę, aby wsparci modlitwą Kościoła mogli osiągnąć radość wieczną. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby była środowiskiem wzrostu świętych powołań małżeńskich, kapłańskich i zakonnych. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Tobie powierzamy radości i troski naszych serc. Przyjmij nasze wdzięczne dary i ubogać nas swoim błogosławieństwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia. I przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca wznosimy.
Przynieśmy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym, jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek Boże, bowiem dzięki Twojemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale. To samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołają: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Edwardem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o Twoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełniaj nasze życie swoim pokojem,
zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez które, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,
Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Komunia święta przez środek Kościoła dla osób, które pragną je przyjąć z dłoni, przy balaskach, tradycyjnie do ust. Prosimy o zachowanie odpowiednich odstępów.
Witaj pokarmie, w którym niezmierzony nieba i ziemię Twórca jest zamkniony. Witaj napoju zupełnie gaszący, umysł pragnący. Witaj krynico wszystkiego dobrego, gdy bowiem w sobie masz Boga samego, znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności, niesiesz godności. Witaj z niebiosów, manno padająca, rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca, wszystko na świecie, co jedno smakuje, w tym się znajduje. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego drzewo owocu pełne żywiącego, kto cię skosztuje, śmierci się nie boi, choć nad nim stoi. Witaj jedyna serc ludzkich radości, witaj strapiony wszelka łaskawości. Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają, k Tobie wołają. Jezus jest tu, Jezus jest tu. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Jezus jest tu. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Jezus jest tu.
Bóg kocha nas, Bóg kocha nas. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Bóg kocha nas. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Bóg kocha nas. Bóg jest wśród nas. Bóg jest wśród nas. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Bóg jest wśród nas. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Bóg jest wśród nas. Kochajmy Go. Kochajmy Go. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Kochajmy Go. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Kochajmy Go. Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz koszalińsko-kołobrzeski Kościół. Nim Ciebie wyznajemy i uwielbiamy. Żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji. Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole. Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię. Spójrz miłosiernie na chorych, bezrobotnych i zagubionych duchowo. Maryjo nasza Skrzatuska Pani, święci Wojciechu i Maksymilianie, módlcie się za nami. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas zradce, przeciw złości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg. Pokornie o to prosimy. A Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Usiądźcie jeszcze, kochani, na chwilkę. Za chwilę będą życzenia dla księdza Huberta. Na razie jeszcze kilka ogłoszeń. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się dzisiaj też czas komunii i spowiedzi wielkanocnej. Za chwilę będą jeszcze życzenia dla księdza Huberta. Później będzie błogosławieństwo, którego będzie udzielał kapłanom, siostrom zakonnym, ministrantom. I wtedy wszyscy będziemy podchodzić tak, jak do komunii byśmy przyjmowali naklęcznik. Ksiądz Hubert będzie nakładał ręce na nas i dostaniemy też pamiątkowy obrazek. To za chwilę. Natomiast dzisiaj po mszy świętej wieczornej w salce na plebanii zapraszamy przedstawicieli wspólnot parafialnych w sprawie przygotowań do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym roku będzie to wyglądało w ten sposób. Jeszcze nie będziemy szli przez miasto, tak jak bywało to w poprzednich latach, ale będziemy szli naokoło. Zrobimy jeden ołtarz tutaj na tej ścianie południowej kościoła i po prostu za każdym razem będziemy przechodzić, podchodzimy do ołtarza, będzie pierwszy ołtarz, drugi, trzeci, czwarty, cztery razy przejdziemy wokół kościoła. Ludzie będziecie mogli się tam zgromadzić w różnych miejscach. Będzie szła asysta tylko, a my sobie tak znajdziemy miejsce, będzie nagłośnione to wszystko, żebyśmy słyszeli i mogli w tym uczestniczyć. Tak będzie to wyglądało w tym roku. Pewnie już
po Bożym ciele też te przepisy różne będą rozróżnione, będzie więcej, będziemy mieli możliwości, ale na razie jeszcze musimy się tego trzymać, co jest. Kochani, w poniedziałek zapraszamy na ostatnie nabożeństwo majowe na 17:30 od wtorku 1 czerwca po mszy świętej wieczornej nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z wyjątkiem w czwartku, kiedy mamy też tą adorację od 17:00, więc wtedy w czwartki będzie to, na zakończenie adoracji będzie nabożeństwo czerwcowe. Jutro, w poniedziałek 31 maja, po mszy świętej wieczornej, rozważany będzie kolejny temat w ramach akcji 77, czyli o przebaczeniu. Serdecznie zapraszamy. W środę o 17:15 wymiana tajemnic żywego różańca. Serdecznie zapraszamy. A po wieczornej mszy świętej kolejne zawierzenie małżeństw w kryzysie przez tajemnictwo świętej rodziny. W czwartek obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po mszy świętej o godzinie 10:00 odbędzie się procesja eucharystyczna. Nie będzie mszy o godzinie 11:30, tam była intencja przyjęta, więc osoby, które mają tą zamówioną mszę świętą na Boże Ciało na 11:30, proszone są do zakrystii, żeby albo o 10:00, albo o 13:00 ta msza będzie odprawiona, ale nie o 11:30. Bardzo prosimy właśnie o kontakt. Od godziny 17:00 będzie też możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu i w czasie nabożeństwa oczywiście nabożeństwo czerwcowe. Będziemy polecać powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego i prosić o nowe powołania. W pierwszy piątek miesiąca możliwość spowiedzi od godziny 17:00 po mszy świętej, nabożeństwo pierwszopiątkowe. Pierwszą sobotę miesiąca po mszy świętej o 9:00 odprawimy nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, a odwiedziny chorych według indywidualnych ustaleń. Jeżeli ktoś chce, bardzo to proszę dzwonić do księży i oni wtedy przyjdą. Przypominamy też ogłoszenie Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie, że można chętnych, którzy chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19, można to zrobić od 16 roku życia, jest telefon podany, można też osobiście się tam do nich zgłosić. Jest do nabycia kolejny ciekawy numer gościa niedzielnego. W dzisiejszym numerze znajdziemy broszurę zawierającą medytacje i modlitwy oparte na wszystkich wezwaniach do litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także historię litanii i nabożeństw czerwcowych. Znajdziemy także artykuł o obietnicach Pana Jezusa dla czcicieli Jego Najświętszego Serca. Jest też z naszej diecezji, z naszego kościoła, relacja właśnie o tych modlitwach w intencji małżeństw, które są w kryzysie. Serdecznie zachęcamy do tego, żeby nabyć gościa niedzielnego i go przeczytać. Jest też mały gość niedzielny dzisiaj dla dzieci, więc zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej. Wszystkim solenizantom, jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, gościom, parafianom. Na najbliższy tydzień życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. A teraz bardzo proszę jeszcze życzenia dla księdza neoprezbitera, księdza Huberta. Ja od siebie to już też trochę mówiłem, ale jeszcze na plebanii też tam trochę powiem, żeby już nie przedłużać. Drogi księże Hubercie, w tym dniu, na początku twojej kapłańskiej drogi, życzymy ci, byś w swoim życiu był prosty i radosny, jak twój patron rocznikowy, święty Filip Neri. Byś wszystkie swoje pozytywne przymioty i cechy czerpał od relacji z Jezusem i od tego, że Duch Święty będzie obecny w twoim życiu. I abyś każde swoje działanie wzorował na działaniu Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Oni niech składają życzenia, ja w międzyczasie przeczytam
Ksiądz prymicjant udzieli teraz wszystkim tutaj obecnym uroczystego błogosławieństwa. Wszyscy uczestniczący dzisiaj we mszy świętej prymicyjnej mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za siebie lub za kogoś ze zmarłych. Warunkiem uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej, przyjęcie dzisiaj komunii świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Do uzyskania tego odpustu wymagane jest także wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Pomyślmy teraz przez chwilę, za kogo chcemy ten odpust zupełny ofiarować. Nie przedłużając, dziękuję wam wszystkim grupom parafialnym. Przedstawiciele powiedzieli też od was słowo. Bardzo dziękuję za tą modlitwę, za to bycie tutaj. I chciałbym tutaj wyróżnić księdza proboszcza. Bardzo dziękuję, że mnie przyjął i że chciał mieć tutaj diakona. Księdzu Mateuszowi, mojemu przyjacielowi, za to kazanie bardzo dziękuję. Wam wszystkim dziękuję. Na ręce księdza proboszcza złożyłem przede wszystkim dary ludu Bożego. Chleb i wino, które niech służą do mszy świętej. Dziękuję jeszcze raz za tą troskę, za życzliwe spojrzenie, za każde dobre słowo. Dziękuję siostrom, wszystkim księżom obecnym na mojej drodze tutaj właśnie w Białogardzie i dziękuję również panu Przemysławowi, szczególnie za tą obecność i pomaganie mi właśnie przy śpiewie, szczególnie na cmentarzu. Bardzo dziękuję części z Holi również za ten śpiew. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, a teraz powstańcie. Pan z wami. Błogosławieństwo kapłanów. Bóg, który powołuje robotników na swoje żniwo, niech w obecnych tu kapłanach pomnoży łaskę Ducha Świętego otrzymaną przez włożenie rąk, aby do końca życia byli godnymi sługami Chrystusa i wiernymi szafarzami Bożych tajemnic. Błogosławieństwo osób konsekrowanych. Zapraszam, drogie siostry. Niech Bóg swoim błogosławieństwem sprawi, abyście chlubiły się tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla was ukrzyżowany, a wy dla świata. Niech Pan, któremu przyrzekliście wiernie służyć, sam będzie waszą nagrodą, który żyje i króluje na wieki wieków. Błogosławieństwo służby liturgicznej. Niech Bóg, który rozpala w was pragnienie służby przy jego ołtarzu, wspomoże was swoją łaską i błogosławieństwem, abyście wszystko czynili na większą jego chwałę,
Niech Pan, któremu służycie, będzie waszym pokojem i radością, który żyje i króluje na wieki wieków. Teraz proszę, kto może, to niech klęknie na swoim miejscu na razie. Was wszystkich tutaj obecnych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
Thank you.